LG G5 jest wyjątkowym smartfonem. Łączy w sobie cechy, których na próżno szukać w konkurencyjnych smartfonach. Ma dwa obiektywy aparatów, w tym jeden szerokokątny, port podczerwieni i modułowość, dzięki której można znacznie rozszerzyć jego możliwości i podłączyć moduł audio Hi-Fi czy inny, pozwalający m.in. na wygodniejszą obsługę aparatu. Tegoroczny flagowiec koreańskiego koncernu został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 5,3 cala i rozdzielczości 2560x1440 pikseli, czyli QHD. Dzięki takim parametrom zagęszczenie pikseli na cal na poziomie 554 punktów sprawia, że wyświetlane czcionki są bardzo ostre i czytelne. Reakcja na dotyk bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Klawiatura wirtualna wygodna, tylko jasność maksymalna mogłaby być wyższa, bo zastosowany poziom niestety mocno daje o sobie znać podczas słonecznych dni. Na szczególną uwagę w najnowszym smartfonie LG zasługuje aparat, a właściwie dwa. Z tyłu znajdziemy bowiem dwa obiektywy aparatu. Pierwszy, 16 megapikseli, wykonuje świetne fotografie i pod względem możliwości fotograficznych spokojnie może rywalizować z konkurencją od Samsunga, Huawei'a czy HTC. Jednak największe zainteresowanie, nie bez powodu, wzbudza drugi obiektyw, szerokokątny. Dzięki kątowi 135 stopni możemy robić zdjęcia mające niepowtarzalny klimat, czego nie oferuje żaden inny smartfon dostępny na rynku. Dodatkowo charakteryzuje się efektem rybiego oka. Ale sam aparat nie byłby w stanie przekonać wymagających użytkowników, gdyby nie ogólne działanie smartfona, które zdecydowanie nie pozostawia wiele do życzenia. Wszystko dzięki procesorowi Snapdragon 820 z Adreno 530 i 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Do tego dochodzi Android 6.01 Marshmallow z nakładką LG, w której znajdziemy sporo funkcjonalnych dodatków systemowych. Wśród nich warto wymienić Quick Remote, czyli pilot na podczerwień, Quick Memo Plus do tworzenia notatek, czy LG Health, aplikację do śledzenia aktywności fizycznej użytkownika. Na kilka słów pochwał zasługuje również czytnik linii papilarnych. Umieszczony został z tyłu na wyciągnięcie palca wskazującego. Aby odblokować ekran, wystarczy przyłożyć palec do skanera, który błyskawicznie reaguje na wydawane w ten sposób polecenie użytkownika. Sam czytnik, o czym warto wspomnieć, umieszczony został w przycisku Home. Za czas pracy smartfona LG odpowiada akumulator o pojemności 2800 mAh. Przy intensywnym użytkowaniu działa średnio dzień, natomiast przy mniejszej eksploatacji 2 dni. Na uwagę zasługuje wymienny akumulator. Aby wyjąć baterię, należy nacisnąć odpowiedni przycisk znajdujący się na obudowie telefonu. Ale jeszcze istotniejsze szybkie ładowanie, które jest dosłownie błyskawiczne. Trwa zaledwie nieco ponad godzinę. LG G5 wydaje się być kompletnym smartfonem. Działa wprost idealnie, oferuje świetny aparat, a do tego pracuje pod kontrolą najnowszej wersji oprogramowania. Łyżką dziegciu w beczce miodu jest tu głośnik mono, ale znowu mało który smartfon oferuje stereo. Czas pracy baterii również pozostawia wiele do życzenia, no i jasność maksymalna ekranu, która mogłaby być wyższa. LG G5 w momencie nagrywania recenzji kosztuje 2899 zł. Oczywiście możecie go kupić w sklepie Sferis.